Słuchajcie, idzie wiosna, budki lęgowe się zapełnią, ale ja mam taki plan, żeby... Widzicie, tu jest taki kikut z taką szczątkową budką lęgową, która już jest rozwalona. I chcę tam zagospodarować ten kikut, z którego prawdopodobnie ta wierzba jeszcze puści jakieś pędy. I tam zainstalować taką dużą budkę lęgową. Jakąś fajną, którą wydrążę sobie z kawałka drzewa, drewna w zasadzie, nie drzewa, które mamy tu. O. I tu trzeba by było wybrać jakiś taki kawałek i zrobić z tego po prostu taką budkę lęgową fajną. To będą za duże, bo to będą za ciężkie. No zaraz coś wybierzemy i zobaczymy, jak to się w ogóle zachowuje, jak się drąży. Ten by był super, bo on taki z tą krzywizną. To trzeba zaprojektować tak, żeby koty się tam też nie dostawały. No, może taki. Zobaczymy. No dobra, mamy dwóch kandydatów. Zobaczymy, tylko czym to teraz dłubać, kurczę. Mam oczywiście dłuta, które zakupiłem do różnego rodzaju rzeźbienia. I można było spróbować tymi dłutkami, ale chcę też wypróbować jeszcze jedno narzędzie, które może być przydatne. Mianowicie mam taką tarczę. I ta tarcza jest właśnie do robienia różnego rodzaju takich tu historii dłubań. Zobaczymy, jak ona będzie pracować. Już od razu widać, że tym dłutkiem to jest robota na długie godziny. Ale da się. Da się. Zobaczymy zaraz tą szlifierką. Tylko boję się, że tutaj narobię dymu. No i tak, ta tarcza jako tako daje radę, ale to przecież będę tu rok tu siedział. To jeszcze sobie wybrałem, kurde, chyba najgorszy możliwy kawałek, bo to jest wszystko tu w sękach, jest żywica i tak dalej, więc to jest mokre i dobrze i źle, bo się nie będzie rozpadało. Ale muszę wymyślić jakiś patent na to, żeby to wydrążyć jakoś lepiej. Nie no, można się, kurde, dłubać i dłubać i dłubać. I bym się zadłubał tu przez rok, więc już stwierdziłem, że nie te narzędzia, nie do tego drewna. To jest mega taki sękaty i mocno nażywicowany ten pień. Więc najważniejsze to porządne narzędzie. I chyba takie mam. Jak jest dobre narzędzie, to jakoś idzie. Trochę tu, trochę tu, trochę dłutkiem.